Yo, yo, widzowie, jest ze mną Grimmy Nox. Siema. I 27 mapeczka w końcu. A my robiliśmy 26, no tak, ostatni raz. O? O? Dobra, get ready. Obczajemy Let's sobie go. Na light. No i przed nagraniem tego odcinka sobie biliśmy 29 poziom już. Żeby się łatwiej zbierało przy tym obecnej mapie. No właśnie. Chyba pamiętam, że olbrzymy chyba szły. Ale tu mają daleko do dreta trochę. No, ludzie też. Ale właśnie wybrałem tę mapę dlatego, że właśnie tutaj muszę te chatę leśnika robić. No, spoko, miarę dużo miejsca na rozbudowę. Byś trochę więcej drewna, bo dla wiesz, ciemnej strony będzie gorzej, nie? No tak. A ciemny to akurat problem, bo poprzednio było dużo tak drewna, a tutaj jest coś tak umiarkowanie. No i właśnie jeszcze byłem na Quest Place, zakupiłem sobie już, odprzedawałem to, co niepotrzebne było. Zakupiłem sobie już do przodu pierścień Aerona i chyba szatę Aeronę. Jest. Szata mądrości. A bo mało księdza złota, bo ja pierdolę, tylko 500, nie? No to malutko. Nie wiem, czy właśnie będę miał cały komplet tej zbroi. Bo w Quest Play jest tylko babka ze zbrojami, a nie ma zbrojami gościa. Ja pamiętam tę mapę, bo kiedyś ją robiłem na pewno. No to chyba... No to na pewno graliśmy. Razem nie graliśmy, ale sam na pewno. Tak mi się wydaje przynajmniej. A ma widzę, że masz ostrze burzy jakieś. To już dawno, nie? Co kiedyś się zdarzyło. A, bo to poziom 12. No. Było lepsze chyba czarną magię, bo 13 poziom jest do 31. Ja chcę zobaczyć poziom 8 na pewno, tą białą magię. Na razie będę czekał co nowe. Czarną magię na 10. Śmierć i nekromantię na 8. To może sobie nekromantię pójdę w 9 na razie. Muszę tak skombinować, że właśnie mieć dość duży poziom nekromancji. Mieć tą kradzież życia najostrzy. Ten nekromanta. Stardust. Muszę kupić jeszcze drugi pierścień mądrości. Tam chyba jeszcze była broń właśnie do tej szaty, taką kula. Kula daje w kula? Która nie zadaje tych obrażeń, ale daje dużo tam rzeczy. No to dla maga właśnie też to często używałem, bo tworzyłem właśnie dzięki temu więcej ostrzy i tak dalej. Nie? Jeszcze wytrzymał już lepszy do 45. No i git. Na razie 8 punktów cechowych mi dostanie. No i elegancko. Elegancko tego. A to by mi sposował jakąś lepszą zdobyć. Nie wiem, czy mam jakąś taką, czy nie. Ja właśnie nie mam nic znaleźć, którą mogę zdobyć. Mogę sobie założyć kościany pancerz pradawnych. Pancerz. A wiem. Może być nawet braźnię w lapie. Bo pamiętam, że właśnie narzekałem, że mam mało lena. Coś pamiętam. Tutaj robiło się wieżyczki na... Tutaj robiłem, na pewno. No tu się robiło na przejściach. Tam jak pójdziesz w prawo, to ten, to tam właśnie też chyba jest obóz do pająków. Przewali tam był. Jest obóz, no faktycznie. Też teraz pamiętam. Faktycznie I remember the place. Tutaj gdzie teraz stoję, tutaj zrobię wieżyczki na pewno. No, tutaj na tym przejściu dobra myśl. Taktyczne. Mogę czytać.
Nie wiem, czy na tej mapie się dobywa kolejny poziom armii, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Potrzebuję więcej drewna. To właśnie jest tylko piecek księżnego srebra, bardzo malutko, ubogo. Tutaj żelazo masz tam, to jest aria. Patrzę jeszcze, że żelazo dla ludzi jest tutaj na podzie. Dobra. U elfu mi daleko. No, jakby boga, jeszcze grasz, to byłoby śmieszne. No, byłoby ciężko się rozbudować. To wiadomo, że surowce to każdy ma inny, nie? Osobne. No. Szybciej, Drwalu. Potrzebujemy jeszcze 10 sztuk drewna. Chyba mają korzenie. Bob, o, idzie sobie. Bob, budowniczy. A, wszedł, da radę. Ale coś śmierniczy. Umięśniczy. Umięśniony. To, przemyślnik. Próbowałem tak nosić deski i jakoś tak nie było jakoś komfortowo. Znaczy oni są inaczej zbudowali. No właśnie. Ja sobie muszę jakoś ulokować tak drewno, żeby też mieć... Chociaż to mogę zacząć wycinać, a potem sobie że koło ciebie wybuduję drewienko, żebyś miał chatę leśnika też gdzieś wybudowaną. Być może. Gryffindor. Nie, bo miałem się zmienić aurę. Zobacz. Juk, o, są pajączki właśnie, albinosy. Właśnie będzie dużo ich fal. Co mi to denerwuje, bo one przechodzą szybko koło tych. Koło wieży. No, przechodzą, no. Problem. Właśnie ci czarnoksiężnicy, właśnie umrzeczenie elfów, jak ci mówiłem wcześniej, właśnie mają to ulepszenie, że niby te pająki powinny kraść życie, ale jakoś nigdy nie zauważyłem, żeby kradły. Bo przeważnie się ich robi malutko. Praktycznie w ogóle się nie robi czarnoksiężników. No to już się nie powinno robić, bo używają śmieci, to też często nie trafiają, tylko czarownice są lepsi, nie? Mają większe prawdopodobieństwo, że trafią. Tak, ale no, niektóre wrogowie mają właśnie całą odporność na czarną magię, że jest szansa czasami, że właśnie trafią, tylko to takie bardziej o też ofensywny mag, że właśnie trzeba czekać z tą śmiercią chwilę i dlatego atakują wręcz, nie? No i po prostu giną. No niestety. Panda, panda. Temerię, kurwa. Ta zbieracza. Pernombrosz! Od 5 lat. Zresztą już nie pamiętam. Jorwec, zwykły skurwiec. Ta skurwony z powiem, bo Wiedźminka bym to mógł nagrać. Na razie mi się GTA 3 nie chce grać. To Vernon Ross! Właśnie dwójka coś mi nie działa dobrze, bo kurde coś tam zawsze sobie mi zapisano. Ma złą optymalizację, ma złą dwójkę akurat. No i z tymi zapisami serwis nie mogę się ich pozbyć. Nawet wyłączałem z tym Clouda i to by to nie pomogło. Nie dobrze. Niepokojący przypadek. Podoba mi się to. Więc ten księżycego srebra jest chyba powyżej krasnoludów. To jest chyba obóz olbrzymów, jak pamiętam. Czy mi się coś kojarzy? Mogę się przejść zobaczyć, bo tak chyba było właśnie. Oj, widzę, no, chatę, no ale właśnie. Zaraz ubiłem. Gdzie są wyżyczki. Koło siebie na pewno. Chyba, że nie muszę, chociaż chuj wie. Właśnie jest obóz tych olbrzymów i tam jest księżyce srebra. 2500 księżyce srebra jest. Bardzo. Tam. Ja zrobię chatę leśnika chyba, nie? Tutaj w rogu, przy tym przejście. Wyżyczki się zrobi tam wyżej. Ale przerobiło się. Mieć miejsce. Za uuuu. Dużo.
Die, bitch. Iron Slave. Te żywiołki są dobre, bo zamrażają przy okazji. No, są spoko właśnie, a golemy to są takie tylko... gówniaki, które porwiają. Bardziej tanki takie. No, ale wcale dużo życia nie mają, tak naprawdę. Chao, pao, tak naprawdę. Wygada się. No tu się wytnie lasy i tu sobie gdzieś chatę leśnika zrobisz. Zacząłem budować. W jednym miejscu tak, żeby każdy miał dostęp do drewienka. Usunie się z niektórych miejsc tutaj, żeby nie przeszkadzało innym. No i będzie gitara. Tutaj przy tych przejściach, na tych łukach kamiennych. Wieżyczki? No. A tutaj, aha, chatę leśnika. No, no, zrobiłem. No właśnie. Tam gdzie stoi, jeszcze można zrobić wieżyczki kotych, albinosów, nie? No tak, no tam przy obozie w sumie można, żeby od razu ich napierdalało. Już nawet ruszyć nie mogli, nie? Właśnie też widzę, że tutaj jest ten... Lecz Aria to bym sobie wziął od razu. No. Można tak zrobić. Tu się może nabił jeszcze poziom. Zobaczymy, ile wyjdzie tego poziomu. Przynajmniej tak, żeby do połowy doszło. Yes, on my way. Break's over, time for work. Wiele kusznictwa. Co? Ja już widziałem wieża kusznictwa. Kusznicza. No tak. Kusznicza. Może ludzie używają tylko kusz. A to mnie widzieli zwiadowcy. Ładnie. What's up? After work. After work. Yes, I'm on it. Interesując przypadek. Można powiedzieć, że to są takie, tak się robiło przy tych fanowskich mapach, nie? Wieżyczki no. Się nabijało poziom. No tak się robiło właśnie tych. Ich można pokazać. Już wiadowcy wysują. Pająki albinos. No to ja będę ten, jak przejdziemy ten cały tryb gry swobodnej, to nagram sobie jeszcze tryb gry swobodnej jeszcze raz. To no już ulepszenie takim, że szybciej się pije poziom, nie? No i wybierze się. No. Wybierze złą ścieżkę. No, no, to miałem podobną postać, tylko miałem poziom 40 i właśnie nie robiłem map, tylko właśnie nabijałem na tym. Żeby sprawdzić co właśnie jak mi wyjdzie ta postać. Ale nie byłem pewny, bo nie dokończyłem tej postaci. Miałem poziom 40. Miałem poziom 12 magii białej. Wtedy chciałem już wszystko iść dalej pod max, ale zastanawiało mnie właśnie, czy starczy mi punktów. A teraz zastanawiam się, pewnie, że nie. Będę musiał to sprawdzić. Jak nie wyjdzie, to... Im dłużej dostawałeś na mapie i wybijać poziom, to potem się mogła gra lagować. Zbugować, no. Kraszować bardziej, no.
To jeszcze nie wiedziałem o tym przyspieszeniu czasu. Teraz dużo łatwiej jest, bo też nie wiedziałem wtedy. No. Że dzięki Jonachowi, Turlekszowi można wiedzieć. I może przydać. Patrz. Here I am. As good as done. To akurat jest już sporo miejsca na rozbudowę, to jest też spoko sprawa. No, w miarę to. Nie pogadziłbym, jakby to było trochę więcej drewna. No, z chaty leśnika nie byłoby tak fajnie. Dobra. Już wskazuję, że więcej chodzi nie będziesz robił tam. Nie, ja tylko 5 robię zawsze. No dobra. Już przeniosę. Tutaj na górę. Jeszcze można baterię robić, nie? Gdzieś tam są monumenty. Opowiadacze na poziomie 7. No, są bardzo potężne. Trzeba się ich lękać. I'm on it. Off to work. Kurki olbrzym. Lena się powoli kończy. No to ładnie ci elfki wycięły już. As good as done. Ja pierdolę. To zawsze śmieszne. I zaraźliwe. Kładnie. I'm on it. No problem. Here we go. At your service. Ale nie patrzyłem, co się ze mną dzieje. To widzę, że już to rozjebałem. To obóz? No, tych pełzaczy, nie? Bardzo słabi. A był ten olbrzymi jadowity pełzacz, dobra. Powtórka z którejś tam mapy. No, tam skurwysyny denerwowali bardzo. O nie, on tam jest! Chciałem jeszcze wziąć tych bohaterów, kurde. Bohaterowie są gdzieś dalej. Tam są właśnie, ale to są... No, będę musiał tak zrobić, wezmę ich. Które nie wrogę daleko. No bo faktycznie też tylko tworzą te poziom 7 i czasem tylko na 20, nie? Nawet dużo wyższych nie trzeba. Szybko zrobię bohaterów, to będą pilnować wejścia. No. Już żywne będę robił. Czemu nie? Gdzie to kolego? Mokowce tutaj. Nie tak prędko. Dokąd to? Stój śmieciu. I brakuje tych baterów znowu. Bo faktycznie baterzy dużo pomagają. Bez nich będzie nikt. Póki jeszcze miary są takie, że mogą z nich, można z nich korzystać normalnie, to... Na razie. Się w końcu skończy. Oh.
Off to work. Here we go. Building completed. Jeszcze smokowca, olbrzymki, ale olbrzymek się dość szybko zdobywał poziom. Otóż to. Tam jest. O, smokowce. Też są smokowce. No leśne. Ojej. Ale to leśne. No. No tylko dają tu przyjdę, to tam nie tak źle. I have a plan. Potrzeb to coś obrażeń, to kurde. Stay with me, man. No i trafić, kurde. No, zręczności mało. Dokąd to? Nie, olbrzym. No, Paryż, no. Jeszcze nie robię wieżyczek, dobra. No jeszcze zacząłem. No. Będzie grubasek znowu. Trzeba by zrobić na tym przejście, bo to będą szli będą z góry też. Zastanawiam się właśnie, gdzie zacząć. Mi się wydaje, że zrobię tutaj, gdzie jest właśnie monument bohaterów zrobi. Tutaj będę wieżyczki na pewno robił. Ładu przy tym obozie. No, będziemy też księgę srebro przy okazji. Co oglądasz? To? Ja muszę zawsze ten Karol oglądać. Braciem. Mm-hmm. Coś robię. Ja sam w domu i... Ufo porno! Oby nie! To bardzo dziwne. Czyżby? A nie? A nie? Dla ciebie, panie. Bo wieżyczki są słabe. Jak realnie podoba mi się to. Jesteś? Ja jestem już. Cały się cieszę. Kiedy olbrzymi układ... Tak, szybko niszczę wieżyczkę. O kurwa. To jest nam jeden, grubas. No, muszę ten. Dopiero jakby przy okiku. Ale zrobiłeś dużo tych wiew, kurwa. Kurwa, ja leczałem... Co? Zrobiłeś bardzo dużo tych wiew, a tam to mogę postawić normalnie te... Z istych, bo zaczęto będę wieżyczki robił. Tak, zacząłem gonić grubego, kurde. Aha. I poszedłem za daleko od swojego obozu.
Dobra. Droga ma dużo, to tam nie będzie problemu. Ja się wrócę, bo to niszczy mi te wieże. No idź. Ale jakbyś usunął, nie wiem, te białe wieże, to tam zrobię wieżyczki. Nie mówię wszystkie, ale... Że może robić przed tym, możesz zrobić. Mogę, ale... Robię tak, że... W lodowe wieże, a potem sobie postawię jeszcze łucznicze. Twoje, nie? Nie, grubasie. Zniszczy mi to. No, nie, panie, nie! A że moje piwnice sobie musi leć tam. O, Shider się stworzy, to pomoże. Mam 0% runy. To bardzo dużo. Ja robię te białe wieżyczki, te białe dłonie, bo to właśnie, żeby mnie leczyły w razie, bo... No wiem, ale... Właśnie dużo ataków było czasami. Na gorzej będzie z tym pająkami pewnie. No bo będą przechodzić i atakować monument, albo menhir. Już w miejscu. On cię bije. Tak? A mam białe dłonie. No wiem, ale stoisz w miejscu. Te wieżyczki wybudowałeś, okej. To może tu miałeś tylko bater, co zrobisz jeszcze wieżyczki, nie? Jak poszedł po brata, faktycznie. Oglądał coś, czego nie powinien. Tak? To było och, ach? Oczywiście udaję, że nic nie oglądał. To było och, ach? To był... ściskał sobie na pletka? Tego jeszcze nie wiem, był schowany pod kołdrą. Ja pierdolę. No to też stałem, więc gościa napierdolę sam na to. Mózg rozjebany. To dziecko takie małe. Bezczelniak. Bezczelniak. Poziom pierwszy. Nie wiem, czemu mój header stał w miejscu, jak pająki przyszły. Aż ta się napierdala. Myślałem, że jest głównym bohaterem? Chyba coś mu się pomyliło. O kurwa, idzie duży głoski tych olbrzymów tam, na moich bohaterów. Właśnie mówiłem ci o tych właśnie dużych atakach. Tylko a to kurwa, myślałem, że jest szybko, nie? Jeszcze myślałem, że jest czas. To trzeba miało być szybko. Nie miało tak wyglądać. Wsia krew, nie podoba mi się to. I wytrzymać jakoś tam. No to muszę tam pójść, kurwa, to chciałem tutaj zrobić właśnie wieżyczki. Właśnie te... No chuj, najwyżej upadną na chwilę bohaterze i tam później trzeba wrócić, póki tu nie zrobię wieżyczek. Niby nie mają tak dużo życia grubasy, ale... No mają już... Jeszcze no, jedna rzecz, że dam, wybuduję... Nie wiem, czemu ten model w swoim miejscu, ten pajan zjebany. Ten zje przystał w miejscu, nie wiem, on się poczuł jak bohater, kurwa, chyba. To co laga mózgu. No właśnie fuj. No prawie jak się go napierdala. Czy coś no. Napierdę zupa. Nie podobałam się to. To za zjeb. Jeszcze buduję jedną lodową wieżyczkę u mnie, no i te 5 wieżyczek łuczniczych jeszcze zrobisz. Ja kurwa zginąłem. Nie zauważyłem. A też tak? Przyszli do mnie. Ale oczywiście pewnie stałem w miejscu jak... Nie, jakieś coś się laguje widocznie. To się zjebało. Ale szal. No dobrze. No, chujnia z grzybą. Bardzo niedobrze.
Już koniec. This is over. Brother, help me! Hello, brother. Mi się dopiero otworzą tytani, kurde, dwoi. Ten. Może widzisz, że tutaj powstrzymają ich. Ty widzisz, że... To są te zwykłe, górnicze. Dużo zadają mi na wyobrażeń. Będą biegać, co może. Tylko, że atakują mnie. Oczywiście kilku na raz. Nie, nie, ja nie zdarzę uciec. Tak, to już poniszczą. O kurwa. Nie wiem, że... Chciałem zrobić dużo nowych, nie? Ale kurwa, nie spodziewałem się, że atak przyjdzie, nie? Nie ma obrony, kurwa. Z jednej strony. No, ja zginęłem, nie? Wiem. Czyli wróciłem. Na żywy. Znaczy jak... Nie mam armii. Wszyscy nie żyją. Które będę tworzył armię jakąś. Burn! Wszystko płonie. Budynki płoną, mój panie. Oczywiście idą kurwa tam, gdzie nie trzeba. No. Ja mam jeszcze daleką drogę, nie? Jeszcze tam jedno ławko wyłączę. Pieniążki już tam. O kurwa, to jest duże. Uważaj na siebie. Wiem, ja właśnie. Ja jestem. To jestem ja, kurwa, nie ty. Ja wpierdolę. Ja myślałem, że to jesteś ty. Ja myślałem, że to jesteś ty, a to jestem ja. Gdzie? Tutaj. Popatrz. Tam, gdzie stoisz. A tutaj? Ja myślałem, że to jesteś ty. Zastanawiałem się, kogo atakowałem właśnie te olbrzymy. Chciałem, że twoich tych robotników. W twojej bólu więcej ludzi. A wioreczki spłonęły oczywiście, no. Tak, nie było żadnych szans. Kurwa, ten zasięg, kurwa, jebany. Bohater nie potrafi się ruszyć dupy, żeby atakować. Denerwujące to jest. Pushy. Meet me. Oby jakiś kasłowów zrobić, ale to kurwa. Nie będzie ich dużo niestety. Nie, na razie nie musisz robić. Kościół się da mnie trzymać. Muszę jakoś się bronić, ja. Nie mam jak na razie. Surowców też nie mam nieskończenie. Chodź do mnie. A kurwa, nie ma życia. Fasta, fasta! Masz szansę, bo teraz masz aura szybkiego ruchu. Chyba. Nie mam to. Siły miałem, wiesz? Kurwa, muszę jej ruszać. No cóż. Przeszli koło wieżyczek, tak myślałem. Obidali sobie wieżyczki i wyjebam. Za mną! Understood. On my way.
trzy grubasy chyba atakują. Pada. Jak to miał wyglądać? Co? I tak to miało wyglądać. Właśnie. Ma być łatwiej. Dobrze, że atak. Szybko niszczą te wieżyczki. Kurwa, to za mnie jeden umiera. Ja many już było raczej za chwilę. Chyba zajebić taką drugą linię tego wieżyczek. A właśnie idę. Dobra, trzeba odstawa. Co? Chyba trzeba oddała, bo to... Czyli jest to straconego. No nie, ale kurwa. Trzeba szybko jakoś to wygarnąć. Po prostu musisz ten... Ty jakąś obronę chcesz zrobić na razie. No, ja wiem. Powoli kasnudy będą obronione. Chyba to do siebie. Mogę jedynie co robić, to ten. Szybko kasety zebrać. Te wieżyczki zbudować i odzyskać bateru. Będzie nie łatwo. Obrońcy dają radę. A nie, nie robię ich dużo, bo wiesz, nie mam ich koją. O wiem, wiem. Strzebra. Wieczek muszę się jebać. No wiesz, no to nie ma... Teoretycznie na to... Wieżyczki z armią byłoby okej, okay, ale... No, bo... Ale wieżyczki nie mają szans. Dlatego ja muszę się skupiać na tych, na wrogach, nie? Dlatego ja muszę się skupiać na armii, nie? I na wieżyczkach. No, ja mam 20 mentatów na razie. Do obrony. Jak się pobiegną te pająki, bo no. No wiesz, że przychodzą przez budynki, niestety. W ogóle mnie to ciekawiło, że ty tam szybko tak padł. No wiem. Tak szybko nie padł, bo tam to napierdala i drugą w ostro, nie? Pisnęli z nią. Się obserwowałem, jak kurwa tracą, no. No wiesz, jak oni tyle tracą mi, to dziwne, żeby ty tam na witrę nie tracili. No to też. Prawda? Oj, zostałem sam. To jest zbyt wielko. Kurwa mać. Ja idę z obrońcami swoimi. Dobra, no. Nie zdążę. Teraz spadnę. Jak poczwarek. Ciebie zgram grubo, kurwa. No już po mnie będzie. To już koniec. It's over. Próbuję do ciebie przyjść, ale... No to są smoki, wszyscy jeszcze kurwa. Nie ma szans. Za mało kasądy na pomoc. Kurwa, jakbym miał więcej krzyżowego srebra, to może byłoby fajnie. Trochę chujowo to zrobili. To dużo utrudnienie. Kurwa, kasądy to już w ogóle bez sensu. Teraz zrobić strażników? To potężniejszą armię.
zostało tylko 5 obrońców, wiesz. Moc mentatu jest zbyt potężny. Mentatu akurat to nie da z rady. Widzimy taki ten odcinek takiego gościa. To wystarczyło 15, żeby wyczyścić całą mapę. A mam 20. A ja grałem z takim gościem na PWT. Miałem 12 i rozebrałem mu już 70 orków, nie? I nie miałem praktycznie żadnych strat, nie? Idzie dużo armia pełzaczy, dasz sobie radę? No. Nie, o nie, pełzacze nadchodzą. O już mój koniec. Ale też idą dwie fale albinosów na ciebie i olbrzymy. Kurwa. Walka na dwie fronty jest przerąbana. Może jeszcze nie idą na ten, no. Tam gdzie mamy arię. Te wieżyczki. Też... Kręcą? Tam nie chodzą, no na razie. Ale nie. Nie, już chyba idą. Nie, tak nie, po prostu. Na szczęście nie. Na razie musisz tam wytrzymać jakoś. Darnie się, nie? Off to work. Bardziej ciebie atakują tam. No, tak zawsze. Cały czas zagrożę teraz. Komputer się na ciebie uwziął. Czyli, że jestem zbyt potężny. Chcę ją unicestwić. Stałem sam. Nie mam białych dłoń do leczenia. Znaczy armii żadnej nie stworzyłeś, nie? Po tej kasowy wyjaśnię, nie? O, elfów? Nie robiłem jeszcze elf. Miałem na tyle lana. No dużo elfana poszło na wieżyczki. Bieda jest z surowcami ogólnie, nie? Miał dziki, to bym sobie tworzył dziki. Jeśli dziki, tylko te z żywności by było po prostu, nie? No to... No i... Kurwa... No i? Co? Gdzie mentalnie kurwa... Moja armia nie walczy, nie wiem co jest kurwa. Nie wiem kurwa, znaczy jeszcze coś się buguje kurwa. Trzeba... Trzeba poręcznie... Ten... Użyć ich. To większy atak przede mnie. No, po prostu tu dużo takich chodzą. Bardzo ciężko. No dużo kwalt tu jest. Ktoś jakiś cudem przeżyłem, ale kurwa. Podróżniczki mógłbyś robić. No robię też. Drewno i drewno. No. Się dopiero zaczynamy robić. No i teoretycznie mógłbyś strażniczki tak wiesz, żebyś potrzebował akurat. No co, żelazo potrzebuję. Jak już nie mam krakaszą go tak robić, no to kurwa będę musiał widocznie. Innych opcji nie ma. Bo ja się rozbudowałem, tylko muszę czekać teraz na żelazo, znaczy na żarcie. Nic więcej. No ja mam taki już praktycznie jeden prawie telepasek zapewniony pierwszy. Ale prawie. Tak powoli właśnie. Your orders? Very well, off I go. No problem. Hmm.
No problem. Here I understood. Am. That way. Musiałem, jeszcze zapomniałem, że muszę zrobić dom pszczelnictwa. To drewna się brakuje? Nie, po prostu nie zrobiłem go. Byłem te robotniku mi brakuje, bo wszyscy zginęli. No, najgorzej. Dlatego z Play Force 2 troszeczkę jest łatwiej zrobione, że wystarczy mieć że srebro, nie? No, jak po bracie też jest chuj. No to też. Prawie mi się to nie podoba, że się zrobi srebro, bo kurwa. Nie zawsze by to jest. Potężna armia Mentatów sobie fajnie radzi. Mentanci to ja. To by się przydali trochę mentanci. Bo moja aura leczenia mi nie uleczą. Zrobię podróżniczki, to będzie łatwiej, ale kurwa, póki co to ich nie zrobię. Kurwa. Albo się zaatakować te dwa. Trzyma się tam na razie? Co tam? No masz druidkę, to dobrze. No, tyle mi starczyło, gorzej jak będą ginąć, to wiesz. Starać tak, żeby przeżyły. Muszę mieć przynajmniej 15 kapłanów, żeby te, żeby w miarę moja armia była przeżywalna. Bo ja robiłem 10, to za mało, bo... No, kurwa, chujowo to wygląda. Bo nie leczę czasem, jak tylko leki obrażenia dostajesz, nie? Wracam mana. Jadaś. My żeby finally. Here we go. No. 5 farm bydła. 5, 4 gospodarstwa. Dalej mało żarcia. Bardzo dużo pożerają many pewnie. Oni też odnawiają sobie many jak jedzą, nie? No wiadomo. To samo życie. Zresztą to zajmuje dużo. Teraz się ogarnie, żarcie. W końcu, podróżniczki się robią. 5 farm bydła, 5 gospodarstw się zrobi. Już lepiej wygląda. No, z armią wiadomo, łatwiej niż... No, samo się stoi, to jest chujowo. Bo z armią się nie udało zbyt. No, strasznie dużo mamy Enderera. Bo za chwilę Paweł Szoku używają. No właśnie, no. To właśnie też to wiesz, jak to żarcie schodzi prosto. To używać tej aury, kurwa, no sobie czekała się, nie? Niektórzy czekają, jak użyję tej aury, jak zginą już, nie? Masakra. Puściła tarczę, daje dużo, nie? Wydała tarczę.
die, bitch. I am the stronger master. Jeszcze jest moc. Bo jak masz lepszy level, to w końcu ten. Zwycięstwo było nie uniknięte. Wystarczająco tyle many, żeby używać tego jak trzeba, nie? Dokładnie. Na tych małych poziomach to właśnie chujowo i to idzie. Na pierwszym poziomie chyba używali tylko raz i musieli dość długo wytrzymywać. O, i długo nie to trwało. Po prostu używali zwykłego szoku, nie? Tak, czarnoksiężnicy nie czekali aż tyle na śmierć, to żeby byli przydatni. U mojej serancy dziecko? What the hell? Nic się chuj. U mojej serancy dziecko. Czyli grzeba w sobie wieje. Ale pokoju. Ready for action. Mały walikon. Każdy sobie musi ulżyć. W bólu. Ostresowanie sytuacji. Przyjdą mnie teraz grubaski. A widzę. Bardzo ich dużo. Gotowałem tego szoku za nas fali, żeby... Ono być wymaganie, że używajcie tylko fali szoku. Jak zrazka. No ale mi zabili innego na razie mentata. No, czasami pietacy nie kopaną nie wystarczy. No bo oni się odpierdolają. Zanim się zdecydują, kogo ulecić, to też jest problem. Tą po ulepszeniu. Tą po ulepszeniu, a kurwa manę im deżaru całą. Aaa, chujnie. Retreat! Be quick! Miałem już pierwszy pas zapełniony. Okej. Ja też. I dużo na dzień nie deszło. Ja mam nawet trochę ponad pierwszy pasek. Ja to może... Pewnie zabiłeś. No możliwe. Nie wiem, no, nie zwrócałem, naprawisz sobie białej dłoni. Nie. Mógł to nawet spalić. Na razie nie będę naprawiał. Powiem, że nie wiem, gdzie mają chodzić. A ty w lewo czy w prawo? Bardziej w głąb bazę zrobił tam wieżyczki białymi dłoniami. Zaraz mam więcej miejsca tutaj miary. No tak może zrobić, nie? Ja mogę się zrobić tylko wieżyczki z drewna. Materiał już jest 55 minut, o kurwa. Bardzo dużo. To pierwsze pasy zapełnione. Połączyli się podróżniczy. Nie wiem, czy powoli niszczyć ich, czy nie. No to tak szybko. Bo
Nie wiem, że... A, bierze, nie ma... no, tak. 55 minut, no, już odcinka jest. Godzina. Godzina. No. Czy Dark by się zrobił drugi paseczek? Czy byśmy mieli pół? Bardzo powoli teraźnie właśnie. Ataki są bardzo trudne i... Teraz się było cholernie ciężko. Teoretycznie mamy poziom niby do przodu, bo to... Teoretycznie. Wymagany poziom 17 armii był od poziomu którego? 28. Chciałem sobie nie zrobić strażniczek, bo nie mam kogo, nie mam kim atakować. No, rób sobie może lepiej. No, to jest schudnie. I masz praktycznie na dystans. I'm on it. I am ready. Follow me. Master of the rune? Here we go. Let's get cracking then. Break's over, time for work. Let's get cracking then. Here we go. Ja zwyczaj w każdej grze robiłem z armii na dystans, żeby jak najmniej ich tracić, nie? Zgadza się. Ale żeby zrobić strażniczkę, muszę jeszcze ulepszyć ich, a czyli to czysta lena. Drogo! Fuj. Zastanawiam sobie, czy nie zrobić sobie po prostu gwardzisty zaraz tego. Pytanie, czy obóz grubasów. Jak uważasz? Może tam na jakieś przydatne surowce? Tam jest księte srebro dla ciebie. 2500. No, to się może przydać. To mi to drali na elementaci i kurwa lecą piersi. Co idą? Elementaci i kurwa po używaniu szoku lecą kurwa do walki jako piersi. Atakuje, nie? To jest też tak chujowo na czasem. Już dużo liczy. A że tym magami też poginam. No. A kurwa to jest. Mentanci będą jedyną nadzieją w kolejnej mapie. W kolejnej mapie? No, 30. No to będzie może ciężko. Chociaż myślałem najpierw, żeby zrobić te mega mapy. No to są bardzo mapy się później zrobić, bo to jest zbyt masakryczna mapa do grania. Tam jest mniej tytanów na pewno. Co? Jest mniej tytanów, no są trochę słabsi wrogowie. I tylko jeden obóz tytanów, tego to widziałem. Jak ci wchodzi takich 6 tytanów, to naprawdę nie jest łatwo, nie? Masz tylko jednego do dyspozycji normalnie, nie? Właśnie. To jest buga mamy tam. Dwóch. Dlatego właśnie myślałem o tych mega mapach, żeby najpierw zrobić. Let's go. On my command. Enemy contact. Enemy enemy. Yes, sir. Już się wreszcie dzieje. Wiesz, tam się trochę... Nieźle zaatakowali. No, the trap. The trap. Ja sobie poradzili, nie? To jest obóz bez skrzyn. Oszukaj, bana złodziei. Oszusta. On mówi, że skarbem jest księżyce srebro. To ci się przyda na pewno do kolejnych map. Bardziej, żeby przetrwać.
Wydaje, że młodemu brakuje pracy. Co? Młody potrzebuje chyba pracy, bo się nudzi. Już ogląda filmy X-Menów. Nie, teraz zawsze coś tam odpierdala, skacze. Potrzebuje ruchu, ma za dużo energii w sobie. Gdzie pójdzie? Porobi sobie przy drzewie. Przy węglu. A węgiel wnosić to by nic. Niech sobie weźmie gazelę, aczkolwiek będzie znał. Może do siebie wrócić jak też. No. To są skliszcza po starych bitwach. Nie, mój metal to okrążony. Nie wygrywał strony przez pająki. Miałem trzy efekty, bo miał truciznę. Dwa efekty dałem też. Zmniejszenie zręczności chyba. I zmniejszenie tego życia. Jest to zaraz odjebałe druidki. Każda z nich praktycznie użyła na mnie leczenia trucizny, nie? No tak, bo to właśnie przeważnie to się używają właśnie. Ja to mam jak u mnie medycy. Jedna skratanie lekko zraniona, to przez to używają swojego leczenia. No i to właśnie teraz on ma. Jakby to tak działało jeszcze, że ile życia uleczyłeś, tyle many tracisz, na przykład, że uleczyłeś 1 HP tylko, to nie tracisz praktycznie many, jak teraz uleczyłeś 0 HP, bo i czas niektórzy leczą cię, jak już masz pełne HP, no to kurde. Gdyby nie tracili many, to byłoby inaczej, nie? No. Kurwa, jej stoją debile i się patrzą, kurwa, jak i nie walczą. To mnie drażni też, kurwa. Patrzę jak ich rżną. Wiesz, że tak się robi tylko przelanie teraz. No właśnie zauważyłem, że to jakieś dziwne bugi. Chujowo to zoptymalizowali tę optymizację. Kiedyś tak nie było, kiedyś normalnie graliśmy i wszystko było bez sobie. Ale... Nie wkurwiałem się tak choć. Także... Poziom nie jest jakiś ponadski. Powinien niszczyć, bo to już... No, to trzeba powoli. Dajmy w miejscu praktycznie. No, muszę sobie. Powoli to ja będę miał więcej czasowego srebra, to będę mógł robić armę. Oczywiście, że twój mentor stoi w miejscu i ty robisz z nim. Niech się patrzą. No, wszyscy się patrzą. Razem z awatarem. Jest to bardzo mądre. To jest armia Tombarda. O mord. Gowie zrobili się falsi. Nawet stanów kurwa nie ma. A za co ich zrobić? Jesteś biedaki. Muszę poczekać. Breaks over, time for work. Besetonów jest wiele, tak naprawdę. Więc z dobrymi tankami jeszcze te ogry dają. Się może przydać. Dokąd to? Wiesz, że kolejny atak jeszcze idzie na ciebie? Taki grubasy, zamiętanie. Wszyscy się na ciebie jeszcze, nie? To na sobie widzicie, że stoję. Znaczy zmieniają kierunki walki, nie? Specjalnie. Jest jeden uciekł. Tam jest strzelcy, coś robią, ale tylko jeden. Tak. Nie mają wyjebane. Zrobi się tu podobną tą wieżę, kurwa, tym ścianę, wiesz? Będzie można ruszać, szybko niszczyć. Moim. Follow me.
Ja mam 6 na armii. Ja też. To będę wyruszał już do góry powoli. Jak sobie chcesz. Destiny awaits. I am ready. No tutaj mi w miejscu aż godzina 06. Destiny awaits. No poziom jak nie przebywa, tak nie przebywa. No, ładnie. Follow me. Quickly now. Także trzeba zaryzykować i iść now. Dalej. To adventure. Ja właśnie tam zbudowałem trochę, wiesz, więc powinno trochę wystarczyć, myślę, nie? No, powinno wystarczyć. Pojączki wyruszają akurat teraz do TM, na twoje kopalnie krzyżytego srebra. Co zgadasz? No. Oszuści. No, tak czasem było właśnie, że się spokojnie już coś tam robiło i nagle... Jakoś to wyczułem, tak jakoś dziwnie. Dobrze. Nie zginęli. Też mają moc kradzież życia, mają też moc śmierci. Dużo tych efektów mają te pająki. Nie. Jakby tak używali te właśnie pająki śmierci, też śmierć i kradzież życia, to też spoko. Ale 500 ari to szkoda. Taka wiadomość. No, to masz kilku... Porównaj do postracha, który... Robi dużą dobrą robotę. Zgadza się. Let's get cracking then. Awaiting your order. Moving out. They're attacking. Fortify the defenses. I shall not. Do boju marsz! Nie, potężna armia pełzaczy. Sir, yes sir. Never give up. Yes sir. Dobra, ale czy na to jednak jest coś? No. Dlatego jasne strony mają zawsze łatwiej. Doprawdę nie zadają takich genetycznych obrażeń jak mroczne rafty, ale... Ale takie te obrażenia się nie różnią tak naprawdę. Dużo. Woreczek od tym barkiem mnie... zaskoczył i uciekł mi z rączki. O, jest to monument bohaterów. To się może przydać. Kto ci uciekł? Tymbark? Chorego Tymbark. Cholerko. Słuchajcie. Podacze padły jak muchy. Jeszcze aria dużo. A co ty podacze? No. Dwa razy palisz oku, że licz tam trzy i... po nich. Na poziom 7. Tu mental stoi sam. Ja bym go wziął. Stoi na polu. Niedaleko od twojej bazy. Ja wiem, widziałem. Biała magia 11, a szkoda, że miała biała magia 12, pierścień. Ja się pozwolę na razie pierścień w zatrzymany czas. No tego nie kupowałem pierścień w ogóle. Ja mam dwa. Zapomniałem o nim. Już o, to nie było potrzebne, nie? No nie jestem, nie, no, wojownikiem nie jestem, to nie kupuję go, nie? Nie daję tyle pancerza, ale jest spoko, że wiesz, atakuję lepiej, nie?
Ja spadłem na mróz, nie? No, muszę sobie jakieś inne wybrać. Mogę sobie wybrać ciężki pancerz 11, co daje siły 12, wytrzymałość 12. Daje walkę 5, co go wezmę, chyba też nie tracę dużo. Nie, tracę do walki 10, ale mam lepszy pancerz na przykład. Siły więcej. Tyle wieżyczki tak, to mam grubactwo 25, a niektórym... Aha, bo to mają inny poziom grubactwa. 19. Nie, tak jak to jest. Elegancko. Miałbyś tak się postarał, to mogłoby mieć poziom, połowę poziomu. Mi dużo nie brakuje, pół. Mi też, no. To połowa na pewno będzie. W sumie moglibyśmy sprowadzić trochę więcej, jak to idzie. Na kajapie byśmy już bili 30. Teraz mogę tytanów zrobić, to zrobię tytanów kasonów. Masz możliwość, to pewnie. No. Yes, sir. Sir, yes, końc. Yes, sir. Ready to fight, sir. Wydaje się, że to było wymuszone, żeby wyczyścić ten rąk. No, dwa obozy w sumie zniszczyłem. Grubasów i pełzacz. No, no. No zobacz, co tam on robi, kurwa. Coś tam rozpierdala. Możesz usiedzieć, ma ogląda filmy, kurwa. Masakra. No problem. Destiny awaits. Elegancko, kurde. W tym mapie też się powoli się poziom bija niestety. Widzowie. Do 23, tylko próbuję, bo bym mógł mieć sobie poziom nekromatii 10. Do 31, 11. Bo pod Jagiela dopuść znowu. O, grubasy znowu idą. Tutaj przyziemienie mi jeszcze mi nie przeszło. Enemies. Pizza. Na razie stoję i tutaj próbuję bić ten poziom do połowy. Mogę pójść dalej w sumie, niszczyć jeden obóz pająków.
Nie trzeba chyba na razie. Jest spokojnie. Materiał będzie dłuższy, no ale dobra, trudno. Tak, w sumie są wszystkie praktycznie po ponad godzinie to. A, czemu by nie mogły być tam? Ładnie. To się bawić jak za danych czasów. Kurwa, teraz razem nagle brakuje, nie? Jak to możliwe? Bardzo niemożliwe. Ja mam ponad... Trzeba budować dużo wież, nie? Nie wiem czego, żebym budował, to wyszło. Brakuje jeszcze ostatnia... Ostatnie 3000 żywności, będę mógł mieć 80 arm. Interesujące. Dom grubawki, dwa obozy pająków i smoki. Smoki? Tak, nawet te pradawne istoty. Wyczułam ich obecność także tutaj. Widzę, że tytanów kasunków już masz. No i no. To to słabo. Tytanów jeden go stworzyłem. No. Najwyżej będzie zwykły. Chyba, że zdążę zrobić polepszenie. Może się uda. 700, 600, chyba nie. Chyba, że nie mogę tego przerwać, czy cokolwiek, nie? No to zrobiłem drugi, może rwala mistrza balskiego, więc może akurat wejdzie. Albo czy... No, powinno już teraz wejść, bo już idzie 10, kurwa. Chyba zdążę. Będzie opiczy włos. Dało się. O, tak myślałem. Teraz trzeba czekać, żeby stworzyć. Ale takie... jakiś obóz smokowców, które przychodzą jeszcze do mnie. One przychodzą środkiem, nie? A tam gdzie mieć... dobra. Tam gdzie zginąłeś chyba. No tak, tak. No tak, tam jest właśnie przejście, nie? Że ja muszę pilnować i ten, na razie z jednej strony, nie? Szkoda mi rozdzielać się, żeby ginęło mi trochę tych ludzi. Czy wezmę z krasnoludów i będę prosowodził z nimi, nie? Oni będą napierdalać, a ja będę... No pewnie. Będę walczył wręcz. Tam już będę miał tanków, to oni tam będą przyjmować obrażenia. Zombu! Wiesz, teraz to zasnij wygląda, jak mówisz, z kim walczyć. Gadaś. Nie używałem tej aury, kurwa, nie? Co za zjeby jebana. Nie wiem czemu, ale mam walkę 91%. Aby się utrzymał jakiś efekt wroga. No, tam musiał ktoś ci dać, ale to albo coś nie tak ze statami, albo... No nie, teraz mam po powiększonym. What? Czemu to się kurwa znowu gotuje? Karol, co robi? To za dziecko. Nie mam się gazem, nic nie powiem. No i jesteś? A no, jestem. Co tam robił znowu? Nie wiem, bawi się gazem. Gazem? Chcę zrobić mleko. Mleko chcę sobie zrobić, ale... ale... Nie rozumiem tego. Jeszcze... Nawet nie wie, że najpierw musisz z tego garnka dym... ...robić. Zanim będzie gotowe. Let's go. Czyli sobie podżera. Teraz jeszcze kolejny obóz wroga, bo już praktycznie prawie połowa poziomu. Ja dolałem mu trochę więcej wody do mleka, żeby mógł sobie dopełnić talerzek.
Trzeba sobie radzić. Zgadza się. Nie wiem, ja już chyba będę niszczył już do końca. Jak sobie chcesz. Połowę poziomu powinniśmy już dostać. No to na pewno, nie? Można mieć zawsze zapas, bo z drugiej strony będziemy raczej szybciej niszczyć, bo tam nie mam aż tyle surowców do wydania. No. I niebezpieczniej. Kurwa. Gątwy 12, zamrożenie 12, oczywiście mgła 11. Tych mgieł 11 sprzedałem w cholerę wcześniej. Jednak kurwa sobie nie radzę z tymi gasnodami. Jak przyszły dwie fale, zresztą nie tak było prosto mi. Walczyć. Meksykańska fala. Jeden bardzo musiał się poświęcić. Na drugą mnie tych pająków wcześniej atakowało, bo mam walkę właśnie 91%, aby obniżyła mi, ten pająk mi aby obniżyły. To jest to? Może te pająki albinosy mi dużo często atakowały i właśnie tak aby się ten procent utrzymywał, wiesz, walki. No to pewnie dlatego. Być może. Coś tam wiesz. Wiem wszystkie rzeczy i wiesz, bez zmian. Tak samo jak Ponoć na Ogień kiedyś pisał po 2000 coś, jak używało się tego czaru, nie? No tak. No. Także wiesz, nie? Oliwne celowe nagalniki, to już masz. Pierścień świtły zmierzchu. Lodowy hełm. Ja nawet nie mam jeszcze takiego pierścienia, co daje ciężkie uzbrojenie pancerz 12. Tylko 11 mam. Mnie przewalnie ciężko zdobyć. No, już tak słabo właśnie, że się nie wpadnę. A żeby kupić to nie ma takiego, znaczy może jest taki kupiec, ale... Najgorzej jest kupić... Drogo w chuj to jest, nie? Ale potem właśnie powyżej 31 poziomu to te cienie Feniksa brakuje potem przedmiotów. Tamte są lepsze te przedmioty właśnie. Tamte lepiej kupić. No ale tego w fanowskiej mapie są ten gość od pierścieniami. No. Yes, sir. Sir, yes, sir. Awaiting your orders. Ready to fight, sir. Here. Here. I am ready. Now. Quickly now. On my command. Komputer trochę pomyślał i teraz do grubatków na monument tych bohaterów. To adventure. Let's go. No, nareszcie. Mam 4 tytanów. Jesteś bardzo silny. Trzeba niszczyć.
Ja myślę, że będę ruszał, żeby niszczyć. No, godzina 26. Czekałem na stanów, nie? No wiem. To muszą być tanki takie. Rozdzieliłem sobie tak jednostki, że myślę, że będzie dobrze. Jeszcze głupie smokoki zaczęły gonić ludzi. A widziałem. Chodziły sobie tak w kółeczku. Ciekawe. Było dwóch mokotów, co atakowały mentata i używali szoku na nich. Chyba nie używali przy trzech. To jak więcej mają many, to się już wiesz, nie boją. Niestety... Mokowie zabił twoje te elfki. Odbierają Lena. Bardziej zbierają Len. A. Przedostał się. My shit! To ci się spodobało, tak? Tak, mówię jak słyszę. Układek walczą. War. No powiedzmy, nie masz dużo tych elfek. A, bo tu masz rozdzielony na dwie te dobre. No, tutaj bronić i tak, tutaj się rozprzestrzenia. Raz, dwa ataki grubasów widzimy na mnie. To ci grubaski. Been a long time. Will be done. Więc mówisz, że odzyskałeś teraz bohaterów. Dokładnie. Chyba, że później już nie są tacy silni ci bohaterzy. Już nie przydają. Bez sensu to jest twój. No tu zrobić. Taka gra. Czy może nie taka gra, tylko że taki pomysł twórców był. Chujowy. Mi się wydaje, że coś mi się pojebało. Kurwa, czemu nie walczycie, debile jebane? To ją miejscu, kurwa, tam pięciu może walczy. To by byli ślepi, nie wiem o co chodzi. No masakra, kurwa. Zdrowiałem się, to jest full. Nielogicznie. Właśnie 20 druidek to praktycznie nikt się nie potrafi zginąć, nie? No właśnie. To jest bardzo super. To jest lepsze niż właśnie to zwykłe leczenie, no bo kurwa wiesz. Leczyć wszystko co się dzieje, nie? At your service, very well. Zgadza się. Let's go. Follow me. Dobra, trzeba wyruszyć na smakowce u góry. The
Griffin herein awaits. Provide a clear sky. The Griffin may herein awaits. Provide a clear sky. Yes, sir. Understood. Very well. Come, taste my blade. Forwards. Ready to fight. Never on my surrender. Way. O, no i faktycznie mamy połowę poziomu. No wiem. Portaluje skrzyneczka, czyli będzie nowy poziom armii. To się może przydać. W tym rocznym rata to na pewno. O, zamrożenie poziom 12. Zamrożenie, aż pewnie tak wybuch lodu. Czy wiesz, falę. No, i założyłem sobie wcześniej kurwa z dół i my były na poziomie 11, a teraz byłem poziom 12, tak pechowo, ja pierdolę. Nie, że pechowo. Po prostu muszę używać na tę mapę i zdobyć sobie więcej rzeczy, to jest sprzedaż po prostu. No wiem, ale taki czasami drażujący, że dużo... No. Kurwa, olbrzymy idą do... What is the real desire? Takie denerwujące, że kurwa właśnie... Czekając na poziomie 12, ale nie zdobyłem. Ja, często tak jest właśnie. Gotowość. O, teraz chcę połączyć armię już. Tu jestem ja. Tutaj już niszczy jeden obóz. Tam jestem dalej ja, nie? Nie, bo tam do góry. Muszę trzeba iść. O, poziom 18 musi mieć poziom 30 armii, o widzisz. Trzeba mieć poziom 30, trzeba mieć poziom 18. No, to już na kolejne mapy. Już na już, no, przejście na Chain Phoenixa, nie? Co? Znaczy, przejście już jakby na Chain Phoenixa. No już mieliśmy. Być na kompalni i ten. Pierwszy i drugi masz 15 poziom armii. Ja rozumiem. Wierniaj! Już mieliśmy. Od Chain Phoenixa masz poziom 17 ludzi i już mieliśmy poziom 17. Teraz obecnie mamy poziom 17. Zdobyliśmy tutaj, nie? W mapie. W poprzedniej mapie. No wiem. Ale ty musiałeś mieć poziom 28 właśnie, nie? Tak jakbyś zaczynał. No tak. Ogólnie 18 poziomu armii się nie dobywało w Cieniu Feniksa. War! To mieliście poziom chyba orków, któryś tam. A smody są potężne. Dobrze, my powinni ich deptać. Bardzo długo się trzymają. Mam tylko jeden poziom mniejszy od nich. Ale co jest różnica później poziomu? Strasznie. Zgadza się. Masz poziom pierwszy, to tacy nie są silni robotnicy, jeszcze dają sobie radę. Wtedy to jest masakrycznie już różnica. No to wytrzymałość i itp. itp. No. Teoretycznie jest wszędzie pusto. Potem obóz pająków na samym dole. Olbrzymów tam, gdzie idziesz. Teraz będzie zabawa. Myślę, że nie potrafią otworzyć aury od razu, tylko czekają po godzinie. Akurat się zginęli na druid. No, po prostu są zjebane i czekają, aż zginą właśnie.
Oni też z Aurą muszą czekać pół godziny. Dokładnie, elfki i te to podróżniczki robią te pole, zaczyna tę lodową tarczę, to używają akurat na defensywnych. Najpierw widzę. Oj, przydałoby się jednostką w warciu, nie? Otóż to. Teoretycznie przy mrocznych rasach też musimy zagrać dość długo, żeby mieć poziom 30, mieć poziom 18 armii. No, to nie będzie tak łatwo. No. Będzie trochę ciężej. No i akurat, tak jak mówiłem, połowa zapełniona. Do tych pajączków jeszcze muszę pójść tutaj zniszczyć. Widzę, że twoje robotnice tutaj przyszły. No to jakby naprawiały to. Ale nie jest na to. No jeden tak robi w sumie. Nie wygląda jakby atakowały. Jeszcze krzyka sądu widział, ale to dopiero jak się przyjdą z monumentu. No i mam pawę czyszczona. No wow, ja to mam, wiadomo, że jest łatwiej, ale najpierw były problemy, bo za mało, za wolną armię robiliśmy. No cóż, jakoś to wyszło. Trochę było niebezpiecznie. Bo się nie spodziewałem, że ale przyjdą na znikąd, nie? Tylko tam miałem zrobić wieżyczki i tam było wtedy, wtedy byłoby luz, nie? Zgadza się. No cóż. Teraz ten temat. Tak jest, także dzięki za gierkę. Dzięki. A zobaczcie, co się dzieje z małym grubaskiem. Oglądam teraz film. Cóż, na razie. Widzimy się za chwilę. Zobaczmy. Na razie.